Jeśli my dzisiaj nie wiemy, co chcemy robić za 5, za 10 lat, jaka jest nasza wizja przyszłości, to nagle się okaże, bo te 5 lat minie tak czy inaczej, że za 5 lat znajdujemy się w takim miejscu, w którym absolutnie nie chcieliśmy być. Ta porażka jest potrzebna do tego, żebyśmy osiągnęli sukces. Edison, zanim wynalazł żarówkę, robił tysiące eksperymentów. Pamiętajmy, że największe ryzyko w życiu to jest nie podejmowanie żadnego ryzyka, czyli jeśli nie wyjdę, nie zrobię, nie spróbuję, no to w mojej życiu nic się nie zmieni. Bez czego nie da się osiągnąć sukcesu. O czym trzeba pamiętać, by wspiąć się naprawdę wysoko. Posłuchajcie kilku prostych rad, które warto wykorzystać w biznesie, ale też w życiu codziennym. Ma je dla Was dr Sabina Klimek, dyplomatka. Napotkałam na badania, które mówią, że im więcej kobiet w zespole, tym bardziej efektywny zespół. A co Pani mogłaby poradzić kobietom, które nie do końca w siebie wierzą? Bardzo ważne jest posiadanie w życiu celu. I ten cel powinien zawsze nam przyświecać. I te cele mogą się w naszym życiu zmieniać, prawda? Możemy mieć teraz cel na 5 lat tak i później kolejny i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli mamy cel, do którego dążymy, to pozwala nam na koncentrację w pewnym obszarze. Ponieważ jeśli nie mam tego celu, to nagle może się okazać za 5, za 10 lat, że ja znajduję się w takim miejscu, w którym nie chciałam się znaleźć. Czy mija 5 lat, a czas mija tak czy inaczej. Czy my coś zrobimy, czy niczego nie zrobimy, to te 5 lat minie i 10 lat minie. Jeśli ja nie mam celu w swoim życiu, nie wiem dokąd chcę dojść, to prawdopodobnie dojdę donikąd. Czyli za 5, za 10 lat znajdę się w takim miejscu, w którym nie chciałam być. Ja to podaję taki przykład. Jeśli jesteśmy na statku, jesteśmy sobie, nie wiem, na jeziorze, na Mazurach, i jesteśmy sobie na łódeczce i teraz nie ustawiliśmy sobie nawigacji. To nagle się okaże, że za parę dni wylądujemy po prostu w jakichś chaszczach, w których nie chcieliśmy się znaleźć, a wcale nie w Mikołajkach albo w innym pięknym porcie. No tak, no ale nie ustawiliśmy nawigacji, więc nie dopłynęliśmy tam, gdzie chcieliśmy się znaleźć. I to samo dotyczy naszego celu życiowego. Czyli jeśli my dzisiaj nie wiemy, co chcemy robić za 5, za 10 lat, jaka jest nasza wizja przyszłości, to nagle się okaże, bo te 5 lat minie tak czy inaczej, że za 5 lat znajdujemy się w takim miejscu, w którym absolutnie nie chcieliśmy być. Ja tak dowcipnie mogę powiedzieć, mąż nie ten, teściowa nie ta, dom nie taki, samochód nie taki, który chcieliśmy mieć, praca nie taka, ale czy mieliśmy tą wizję 5 lat temu, 10 lat temu, czy wiedzieliśmy, do czego chcemy dojść? No nie. Więc to budowanie tego celu, czy wizualizowanie celu, czy zapisywanie sobie, wszystko jedno, gdzie my, co my z tym celem zrobimy, musimy go mieć w głowie, musimy wiedzieć, do czego dążymy. Jeśli tego nie mamy, może się okazać, że nie do końca znajdziemy się tam, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Jeśli ten cel mamy, zazwyczaj powinniśmy to budować tak, że mamy duży cel, do którego prowadzą nas małe kroki, czyli przykładowo, jeśli chcę zostać profesorem, to wiadomo, że najpierw muszę zrobić doktorat, potem muszę zrobić habilitację, muszę publikować i tak dalej, i tak dalej. Czyli prowadzą nas małe kroki do dużego celu. Jeśli chcę skończyć studia, no to wiadomo, muszę je zacząć, muszę zdawać egzaminy. Ale mam wizję, czyli wiem, że to są te studia, wiem, że to jest rozwój firmy, wiem, że to jest na przykład właśnie czy tam profesura, czy na przykład praca w korporacji, więc musimy mieć ten duży cel, żeby wiedzieć, do czego my dążymy, w którym kierunku idziemy. I nawet jeśli my za 5, za 10 lat nie będziemy, czyli nie będę za te 10 lat profesorem, ale będę gdzieś w pobliżu, może już będę miał habilitację. Być może nie będę miała swojej firmy, ale być może będę już działała w kierunku posiadania tej własnej firmy. Także posiadanie tej nawigacji własnej głowy, własnego życia pozwoli nam iść w tym kierunku, który będzie dla nas rozwojowy i satysfakcjonujący. I to dotyczy nie tylko kobiet, przedsiębiorców, to dotyczy każdego z nas. I nie tylko w życiu zawodowym, również w życiu osobistym. Musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, bo bez tego znajdziemy się nie w tym miejscu, w którym chcemy być. I to jest pierwsza rzecz. I teraz są takie trzy lekcje, które można powiedzieć, przywiozłam ze Stanów Zjednoczonych. Ja przez 4 lata mieszkałam w Nowym Jorku, tam, tak jak mówiłam, byłam konsulem, byłam radcą handlowym i szefem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. I te trzy takie lekcje, których nauczyłam się, które, można powiedzieć, zasięgnęłam, które wyciągnęłam z tego mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, są następujące. Przede wszystkim Amerykanie nie boją się porażek. Amerykanie uważają, że każda porażka
jest takim celem do sukcesu. Nawet chyba Winston Churchill powiedział, że miarą jego sukcesu jest ilość porażek, które go doprowadziły do tego sukcesu. Winston Churchill jest Brytyjczykiem, ale Amerykanie również wychodzą z tego samego założenia. Edison, zanim wynalazł żarówkę, robił tysiące eksperymentów. I generalnie jak się rozmawia z amerykańskimi przedsiębiorcami, to oni mówią, no tak, no tutaj raz założyłem firmę, drugi raz założyłem firmę, nie wyszło, no ale w końcu za piątym razem się udało, dzisiaj mam to świetnie prosperujące przedsiębiorstwo. Więc nie bójmy się porażek, bo często jest to nauka i lekcja na przyszłość, więc ta porażka jest potrzebna do tego, żebyśmy osiągnęli sukces. W Europie, w Polsce często te porażki są takie bardzo źle widziane. My się boimy, my się wstydzimy. Nie powinniśmy. Powinniśmy sobie pozwolić na popełnianie błędów. Poza tym pamiętajmy, że największe ryzyko w życiu to jest nie podejmowanie żadnego ryzyka. Czyli jeśli nie wyjdę, nie zrobię, nie spróbuję, no to w moim życiu nic się nie zmieni. To zostanę w tym miejscu, w którym jestem. Więc nie bójmy się błądzić, bo jest to część naszego sukcesu. Sukces często jest okupiony właśnie porażkami. I to myślę dotyczy każdego przedsiębiorcy, bo jednak prowadzenie firmy to nie jest łatwa rzecz, więc powinniśmy pozwolić sobie na to, że czasami może nam się coś nie udać, że nie każdy biznes musi nam wyjść, ale z każdego biznesu i z każdej takiej lekcji wyciągniemy pewnie wnioski, które pomogą nam być w lepszym w przyszłości. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga taka lekcja to nie siedź w kącie, bo cię tam nikt nie znajdzie. W Polsce się kiedyś mówiła, siedź w kącie, a znajdą cię. Wielka bzdura. W kącie ci nikt nie znajdzie, w kącie ewentualnie ktoś cię może zadeptać, bo cię nie znajdzie i nie zauważy. Amerykanie nigdy nie siedzą w kącie. Oni zawsze pokazują, że potrafi, jest świetny, jest dobry, ma umiejętności, ze wszystkim sobie poradzi, że jest najlepszy. My Polacy, my Europejczycy mamy w sobie taką fałszywą skromność. Jak ktoś nam mówi, ale masz ładną sukienkę, a gdzie tam stara? O, ale świetnie zrobiłeś ten projekt, a gdzie tam, wcale tak dobrze mi nie wyszedł, mógłby być lepszy. Nieprawda, jeśli tak powiemy komuś, mieszkańcowi Ameryki, Stanów Zjednoczonych, on powie, a świetnie, dziękuję, no tak, 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 ta sukienka, tak, gdzieś tam od najlepszego projektanta, czy jest, czy nie jest. Także ta fałszywa skromność w niczym nam nie pomaga. Traktujmy siebie jako jednoosobową firmę, jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ każda firma ma swój dział PR, dział marketingu, dział sprzedaży. I również my powinniśmy mieć tą umiejętność sprzedaży samego siebie, własnych umiejętności i właśnie tego PR-u i marketingu. Więc odrzućmy tą fałszywą skromność, odrzućmy to podejście, że nie potrafię, nie nadaje się, gdzie bardzo często wiemy, że potrafimy i się nadajemy, a mimo wszystko nie chcemy tego pokazywać, no bo może nie wypada. Wypada. W dzisiejszym świecie trzeba pokazywać, że umiemy, że jesteśmy dobrzy, że potrafimy, że mamy swoje umiejętności, że nasze produkty są dobre, czy że my jako pracownicy jesteśmy świetni. Także to jest właśnie takie amerykańskie podejście, gdzie Amerykanin nigdy nie powie, że nie potrafi, nie wie, że jego produkt nie jest dobry, wręcz przeciwnie, czy jest dobry, czy nie jest, on zawsze powie, że jest to świetne. Więc powinniśmy również przyjąć tę postawę umiejętności sprzedaży własnych produktów, sprzedaży siebie i własnych umiejętności. I to potrzebują, myślę, że szczególnie kobiety. Szczególnie to jest ważne właśnie w przypadku rozwoju osobistego pań, żeby one jednak nie stawały w kącie, nie stawały z tyłu, odrzuciły skromność, fałszywą skromność i żeby jednak pokazały, że potrafią, że mają umiejętności, że naprawdę są świetne. Bo są świetne, taka jest prawda. I ta trzecia i ostatnia lekcja, którą można powiedzieć, że właśnie nauczyłam się, którą posiadłam, mieszkając właśnie w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że pamiętajmy, że nigdy na nic nie jest za późno. Że póki żyjemy, chodzimy po tym świecie, możemy zrobić wszystko. I to nie jest tak, że och, już skończyłeś 30 lat, to już tam przepadło. Och, już skończyłeś 40, też w ogóle emerytura i tak dalej, i tak dalej. Nie, bzdura. W dzisiejszym świecie musimy być aktywni przez całe swoje życie. Nie ma czegoś takiego jak koniec naszej aktywności. Musimy się całe życie dokształcać, musimy całe życie
pracować nad sobą, ze sobą i nigdy nie jest na nic za późno. I Amerykanie takie mają podejście, że w sumie w różnym wieku zaczynają różne rzeczy. To, że masz 50 lat, to nie znaczy, że ty nie możesz się już niczego nauczyć. Możesz się wszystkiego nauczyć, możesz się uczyć języków obcych, możesz zaczynać własny biznes. I właśnie spotykałam się z wieloma Amerykanami, którzy na przykład po 50 zakładali własne firmy, uczyli się, nie wiem, jazdy konnej, gry w szachy, gry na pianinie i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie jest na nic za późno. Zawsze jest dobry moment. Jeśli teraz o tym myślisz, to znaczy, że to jest ten moment dla ciebie, że to jest ten moment, kiedy powinieneś pewne rzeczy zacząć. I to samo dotyczy przedsiębiorczości. To nie jest tak, że jak nie założyłeś firmy w wieku lat 20, to już koniec. Nieprawda. Przecież sukcesy wielkich korporacji pokazują, że często były zakładane przez ludzi, którzy już mieli swoje lata. Chyba McDonald's miał, był po 60, gdy zakładał własną firmę. Także nigdy na nic nie jest za późno. I Amerykanie bardzo często zmieniają nie tylko swoją pracę, oni często zmieniają swój zawód kilka razy w życiu. Moja koleżanka, właśnie Amerykanka, w wieku 31 chyba lat, wcześniej była inżynierem, pracowała dla korporacji, chyba dla Boeinga. W wieku 31 lat stwierdziła, że jednak to nie jest to, co chce robić i zaczęła studia pielęgniarskie i dzisiaj pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Z inżyniera stała się pielęgniarką. Możliwe? Tak, możliwe. Po prostu nigdy na nic nie jest za późno. I ja do tego zachęcam, żeby każdy czas ma swoje pewne możliwości, pewne szanse. Często ludzie mówią, och, gdybym był założył firmę w latach 90., to coś tam, coś tam. Och, gdyby był w 2000 roku, och, gdybym był zainwestował w Bitcoina. Było, minęło, nie żyjmy przeszłością, żyjmy teraźniejszością i przyszłością. Jesteśmy tu, teraz, w tym momencie. I każdy czas i każdy moment ma swoje szanse. I najważniejsze to odnalezienie tych szans i wykorzystanie tych szans. Także nie siedźmy w kącie, nie czekajmy, działajmy już dzisiaj. I szczególnie zachęcam właśnie wszystkie panie, przedsiębiorczynie i nie tylko, żeby pokazywać swoje umiejętności, pokazywać na to, że potrafimy, że nas stać i na nic nie jest za późno. Jeszcze dzisiaj możemy wiele rzeczy zrobić, zmienić, przekształcić. Każdy dzień jest początkiem właśnie tego nowego, dobrego czasu dla nas. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.